ludzie z wózkiem, z dzieckiem, absolutnie w ogóle nie mam szans. Szkoda, że tak, Ania, szkoda, że tak chyba nie pójdzie. A tak w sumie już powrotem stoi chodzi. O, będzie coś? Proszę bardzo, proszę, mamy to! Jakbyście nie wierzyły. Proszę bardzo. Koreczek? Nie? A tutaj? No, tutaj lubimy te. O, pięknie, mysza! No, rewelacja! Tak? Słuchajcie, Ksasia ma teraz fazę na korki. Na korki zakręcanie. No tak. Ciężki kawałek chleba, tak? Dlatego chcę mu, słuchajcie, kupić taką tablicę manipulacyjną, a czy nawet nie kupić, bo jak przeliczyliśmy koszty, taka wielka tablica, słuchajcie, kosztuje 650 zł, a można ją zrobić, nie wiem, może za 200, nawet nie, bo trzeba kupić właśnie taką tablicę, różne elementy, jakiś, wiecie, kalkulator przykręcić. Dajcie znać, czy robiło się taką tablicę manipulacyjną, tu wam może wstawię zdjęcie, jak to wygląda. Rewelacja dla małych dzieci, bo tam są, słuchajcie, jakieś suwaki, koreczki, telefon można przykręcić, no dziecko po prostu się wyżywa, jakieś kontakty. Adam się śmiał, że może kontaktu by nie chciał tam montować, bo może by to przykładał, słuchajcie, później. Takie domowe kontakty, nie? Że, o, że można, że on ma na tablicy. I słuchajcie, się na samą urodziny robimy mu niespodziankę. Zostawcie, słuchajcie, jedziemy sobie do Natana pracy. My jesteśmy w ogóle takim zgranym teamem, więc myślę, że damy radę. Chociaż muszę wam powiedzieć szczerze, że naprawdę ja wszędzie jeżdżę z Natanem. W samochodzie, wiecie, ten fotelik, więc wszystko będę musiała sama teraz przemontować. Dla mnie to jest może nie wyzwanie, ale, no, ale jednak... Czy stres? Nie, po prostu chcę to zgrać wszystko w czasie, żeby po prostu zdążyć. A jedziemy też ustalać menu na chrzciny, bo już mamy lokal wybrany w czeskim filmie, więc no słuchajcie, dużo się dzieje. Ale tam też jest fajna taka możliwość robienia zdjęć, bo tam są lofty, więc też na pewno będziemy vlogować, pokażemy wam, jak te chrzciny wyglądały. Będzie około 15 osób, więc myślę, że to jest tak optymalnie, bo mój tata już nie może się doczekać, słuchajcie, co on będzie, on musi wiedzieć wcześniej, także muszę jakoś dobrać menu. Będzie trójka dzieci, no, także mam nadzieję, że jakoś to, słuchajcie, sprawnie pójdzie. Chrzcinę mam o 10, więc później będzie obiad. No, więc my dzisiaj robimy tacie niespodziankę, tak? No chodź. Chodź. Ach, ty musisz na rączki, tak? Bo my jesteśmy takim, wiecie, duetem. Summer. Słuchajcie, wołamy, żeby było lato już. Tak, żebyśmy sobie nową spacerówkę kupili. No, więc witajcie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Oczywiście, o, cała twarz, jak to na ten mówi, i mój koczek. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. My, słuchajcie, zabieramy się... za ogarnianie, tak? Pokażę wam makijaż taki szybki, bo ostatnio w ulubieńcach był taki fajny makijaż, taki rozświetlający. Często mnie pytacie, co ja robię, że ja taki glow mam na twarzy, także tak wygląda, słuchajcie, aktualnie moja skóra. No nie jest chyba źle. No, także my się ogarniamy i zaraz do was wracam. Proszę bardzo, myszko, w ramach przekupstwa dostaniesz łyżeczkę. Ja już, słuchajcie, zrobiłam sobie kawkę. Często mnie pytacie o Ksawcie zabawki. To jest, słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Może wam zrobię zbliżenie na markę. Bo ja tego osobiście sama nie kupowałam, tylko dostaliśmy właśnie, no po prostu rewelacja, bo ćwiczy manualne zdolności dziecka, wkrętki, on, słuchajcie, umie w prawo wkręcać, w lewo wykręcać, to, słuchajcie, jeszcze mu problem sprawia, no bo to jest, wiecie, żeby, proszę bardzo, żeby, wiecie, wcisnąć, ale wbijać umie. Także bardzo fajna sprawa i robię według waszego polecenia placuszki bananowe, dwa banany ugniotłam, dodałam nasiona chia, ale słuchajcie, dodałam mąki. Także odrobinę oleju wlałam bezpośrednio do ciasta, żeby, słuchajcie, na patelnię nie wylewać zbyt dużo. I pytacie mnie często o patelnię, to jest, słuchajcie, Tefal. Ja wszystkie mam z Tefala i teraz właśnie poluję taką fajną grillową, więc w międzyczasie mi się nagrzewa piecyk. I będzie jogurcik do polania, także Ksawcio lubi skyrki. Takie właśnie różne kombinacje, a placuszki bardzo lubi, więc będziemy właśnie na śniadanko jeść coś takiego. Ja, słuchajcie, już nie robię dla siebie, tylko będę jadła z nim i kawusie. Jesteś piękna. Dziewczyny, fail na starcie. Ja dodaję mąki. Niestety dodaję mąki. Nie zcięły mi się, nie wiem, czy po prostu proporcja banana do jajek jest zła.
Dwa banany, jedno jajko. No za bardzo płynne było, słuchajcie, więc dodałam dwie takie płaskie łyżki mąki i właśnie mi się smażą. Sawisiu czeka na swoje naleśniki, ale tak, z mąką, słuchajcie, jednak dla mnie lepiej. Także zaraz Wam dam znać na Insta, że jednak nie poszło. Też Wam daję zawsze dość na bieżąco, jak mi wychodzą te przepisy, także no niestety ja poległam na bananie i jajku, musiałam dodać mąki. No wiem, zaraz będziesz miał, zaraz zjesz, przejpione. Przejpione. No dobra, jeszcze trochę damy jogurciku, tak. No ja wiem, no już proszę bardzo, tak robimy. Tak, proszę bardzo, Amciu. Oczywiście mamy małego Sępa, cześć. No, siema. Dobre naleśniczki. On, słuchajcie, sobie już sam rączkami bierze. A więc... Amciu, proszę bardzo, ładnie. No, popraw sobie tam. O, widzicie? Wszystko sobie sam ogarnia już. Już nawet chciał ostatnio widelce brać. Mhm. Twoje. Twój talerz. Pięknie, ojej, Ksawisiu, no ty jesteś taki już samodzielny. Brawo, nie ma nic na rączce, tak? No, tam jeszcze tam schowałeś sobie, tak? Niam, niam, niam. No, oczywiście trzeba pomidolić, poznać strukturę. Och, ale się pakujesz, no babcia byłaby dumna. A prababcia to już w ogóle. Tutaj zawsze Moris, wiecie, rumba, czyści. Tak? Co spadnie, to jego. Już się Ksawisiu tutaj zaraz sadzam. Proszę bardzo, zaraz będziesz miał mnóstwo zabawek w postaci mojego makijażu. Poczekaj chwilę. O. Ojej, Maria. Możesz sobie usiąść tutaj, tak? No. Słuchajcie, zrobimy sobie szybko makijaż. Co to jest? Gąbeczka. Patrzcie, jak gada. Tu rośnie po prostu dorosły chłopak. No wiem. No wiem, wszystko wiem. Dobra, może sobie przybliżę, żebyście zobaczyły ten efekt. Słuchajcie, dla mnie, jeżeli chodzi o rozświetlenie skóry po Basic Lab, sztos. Bez żadnych filtrów, wiecie, na YouTubie nie da rady. Naprawdę, w ogóle nie mam ani grama makijażu, nic, także Wam dziewczyny mega polecam tą kurację rozświetlającą, bo ja widzę totalne efekty, ja widzę po prostu, jak ta skóra wygląda ładnie. To wiadomo, też samopala, czy wyrównuje kolor skóry, więc nie, Ksawisiu, nie widać Cię. Także Wam pokażę moją magiczną, potrójną mieszankę, którą sobie używam teraz, naprawdę rewelacja. I Ksawisia ma obsesję na punkcie tych gąbek, także od razu chowam. Kawusię dopijam jak zwykle zimną, tylko nie, baterii to bym Cię prosiła, synku, żebyś mi nie wcinał, bo bateria się przyda, jak mi się zaraz rozładuje aparat, proszę bardzo, pędzelek jakiś taki, wiecie, którego nie używam, to on po prostu uwielbia. Mam, słuchajcie, coś takiego, pokazywałam Wam w ulubieńcach i to mi się mega sprawdza pod makijaż, takie wyrównanie koloru do skóry, nawilżenie dodatkowe, Aquatone Up Cream od Heimish. No wiem, że Heimish lubicie, więc Wam pokazuję tą nowość. I słuchajcie, placuszki mi nie wyszły, dodałam mąki, to już Wam mówiłam i też pisałam z Wami, że są różne fajne sposoby, nie wiem, z kaszą manną i tak dalej. Także cieszę się, że mi w ogóle linkujecie, bo ja Wam się też staram linkować, słuchajcie, w każdej wiadomości, także nie zlewam absolutnie. Nie, ja bym się chyba czuła źle, gdybym po prostu komuś nie odpisała. Także jeżeli mam tylko możliwość i wiem, gdzie co jest, tak samo z tymi bodkami, słuchajcie, no dziewczyny, naszalałyście z tymi linkami. Te bodki to Wam po prostu cały czas linkuję na bieżąco. Bo za dużo tego kremu nałożyłam, tak mi się, nie, on się ładnie wchłania. Także też nie zostawiam, słuchajcie, nikogo bez odpowiedzi. Piszecie mi, że no jest jak jest, nie wszyscy Wam odpisują, ale wiecie, no te duże kanały naprawdę, no mają ponad 100 tysięcy obserwujących, no to jest swoja liczba. Dla mnie już, nie wiem, 15-20 wiadomości dziennie przy małym dziecku, gdzie muszę naprawdę na niego cały czas uważać, to jest dużo. Ale słuchajcie, dajemy radę, wszystko ok. No, więc tak to wygląda. Słuchajcie, bardzo ładnie wyrównuje kolor skóry i tak ładnie rozświetlają. Wiesz, tak dodatkowo.
Wiecie, że ja rozświetlenia to bardzo lubię. I teraz słuchajcie, Vita Liberata to jest Beauty Blur Sunless Glow. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ jak chcecie delikatnie opalić skórę twarzy, to co tam zaglądasz? To ja tak bezpośrednio na gąbeczkę i słuchajcie, po prostu zakochałam się w aplikacji gąbeczką tego produktu. Tak pięknie skóra wygląda. No po prostu dla mnie perfekcyjna skóra, przynajmniej dla mnie, no bo wiecie, ostatnio już mówię o tym, że nie każdemu pasuje, że ktoś ma fryszcze, chcemy naturalności, a tutaj jest ktoś za bardzo naturalny, w sensie, no wszystkim nie da się dogodzić, ale ja staram się Wam pokazywać moje pielęgnacje na bieżąco. I to słuchajcie, nikt mi za to nie płaci, to nie jest absolutnie żadna reklama, bo ja mam współpracę i to pewnie wiecie na bieżąco. No bo skądś te kosmetyki się, słuchajcie, muszą wziąć, tak? Musimy testować, my jesteśmy testerkami, więc no to jest chyba, myślę, że dla wszystkich logiczne. Ja nie biorę kosmetyków jak leci, bo to musi się, słuchajcie, wpasować w tematykę mojego kanału i to już wielokrotnie się przekonały firmy, które ze mną współpracują, że one coś tam chcą, mają jakiś zamysł, ale u mnie... Nie, słuchajcie, ja muszę sobie skorygować, ja muszę sobie sama dobrać. Nigdy, słuchajcie, nie mam czegoś takiego, że ktoś mi wysyła pakiet kosmetyków, testuj. Absolutnie, słuchajcie, no czegoś takiego to sobie nie wyobrażam na kanale. Ja sama sobie dobieram pielęgnację, dużo sugestii daję od siebie. Nie, po prostu ja nie uznaję takich współprac, to w ogóle nie miałoby sensu. 7 lat, słuchajcie, jestem na YouTubie, to dawno by mnie to nie było, gdybym po prostu łapała jak leci wszystko. No dobra, i słuchajcie, kolor skóry jest wyrównany, piękna jest ta Vita Liberata, także naprawdę mega Wam polecam, jak będziecie w Sephorze, zajrzyjcie, na minus 20 tylko, bo jest stanowczo za droga, żeby ją kupować w regularnej cenie. No i oczywiście Nutridom, ja mam w kolorze 05 karamel, ale ja wiecie, ja to jestem opalona, więc co tam, świeczka jest. I słuchajcie, odrobinę tego podkładu, on tak pięknie kryje, to wszystko co teraz nałożyłam wyrównuje kolory skóry i po prostu stwarza efekt takiej tafli. Także ja Wam może cię jeszcze przybliżę, żebyście ewentualnie dowierzały. Ale naprawdę moja skóra teraz super wygląda po tych produktach z Basic Lab, także Wam bardzo polecam. Jest na kanale filmik o zmianach, ten podkład z Nutridom, słuchajcie, jest jeszcze na kodzie rabatowym, także został chyba niecały tydzień, także tutaj Wam wyświetlę kod rabatowy. No, rewelacja, rewelacja jest ten podkład. On przede wszystkim ma fajne krycie i moim zdaniem jest takim trochę tańszym odpowiednikiem Estée Lauder. Dajcie znać, czy macie podobne odczucie. No, także moja skóra, słuchajcie, jest już przygotowana. Nakładam... Słuchajcie, teraz będę nakładać rozświetlacz i róż również gąbeczką. Tak przy okazji chciałam Wam pokazać, bo jak coś mi się nowego nawinie, a często pytacie mnie, jak wykonać dany makijaż, no to od razu we vloga Wam pokazuję. Nie robię specjalnie, słuchajcie, filmu, bo nie miałabym też na to czasu. O, widzicie? Ja mam to... To było fajne na przecenie kobiecej. Tylko nie rozgryź tego, proszę cię bardzo, dobrze? Zobaczcie, jak to naturalnie wygląda. I pamiętacie, kiedyś Wam spisałam na straty ten rozświetlacz z Han, ale słuchajcie, no jednak warto czasami zostawić kosmetyki. O, zobaczcie. No pięknie. Nakładajcie rozświetlacz gąbeczką. Super, naprawdę fajny efekt. No tak? Jak sprawdźcie, wtrężala mój puder z PZ. No tak to jest, słuchajcie, jak chcecie się umalować, to czasami dajcie na straty jakiś makijaż. Miałam robić vlogów 11-minutowych. Nie wiem, jak to, słuchajcie, jest kwestią płatności, ale absolutnie mnie w ogóle takie techniczne rzeczy nie interesują. Po prostu robię tak, jak uważam. A po prostu czasami, no nie, no nie da się, no pół godziny to jest minimum. Pół godziny vlogi, dajcie znać, czy lubicie. Ja, słuchajcie, kończę kawkę, jak zwykle zimną i widzimy się później. Dobry puder. Ich ty. Jesteś taki dzidziuś, mój Bobiś, kochany. Dzidziuś, Bobiś, Bobiś. Dzidziuś, tak, Bobiś. Mhm. Dobra, słuchaj, posprzątamy tutaj, ja się umaluję do końca i... Co, jemy? Taki dobry ci obiad zrobiłam. O Jezus, jaki dobry obiad zrobiłam. Kurczaczek, warzywka, ryży, pomidorki. Mhm. Dobre. Ja, jeju. Ale cię, mamy się kocham, bardzo cię, mama, kocham. No dobra, to my już jesteśmy praktycznie ubrani. Ksefciu, daj tam moją pandorkę. No właśnie, pytałam się o pandorkę, także zaczęłam, słuchajcie, znaczy wróciłam do noszenia, o może tak. Dobra, słuchajcie, wpakowuję tego misiaczka tutaj i lecimy. Tak? Lecimy, ale mam, słuchajcie, stresa. Dawno tak z nim nie wychodziłam. Ale zobaczymy, będzie. Czujesz się zaskoczony? To już mówię, że mnie zaskoczyliście. Cię bardzo dobrze. Jak nas zobaczyłeś, to miałeś minę fajną. Jaką? No taką zieloną. Tak? Mhm. No widzisz, no bo nie byłem taki jeszcze.
spodziewałem się zupełnie. No, wszystkiego najlepszego. No, dużo zdrówka. Tak? Ja ci życzyłeś? Tak, Staszek był bardzo grzeczny, a to jest chyba od niego największy prezent. Tak, bardzo grzeczny był po drodze. Kupiliśmy jeszcze, zdążyliśmy dać się kupić flachę na urodzinę, ale widzę, że też dostał. Tak. Ale mniejsze. Ale dwie. Ale dwie. Co? Proszę bardzo. Niestety bez cukierka w środku. No a teraz sobie pojedziemy do czeskiego filmu. No, pojedziemy. Maciek sam się trochę gadał. Tak. Oczywiście znowu to cześć i jeść, ale wiesz, zawsze jakiś postęp. O, tutaj musimy kupić szatkę na chrzciny. Bo to taki specjalny sklep jest. No dobrze. No to cieszę się, że się cieszysz. Tak, teraz muszę z tego wrażenia pomyśleć, jak dojechać. Ja wiesz, jak ja się stresowałam? Pierwszy raz z nim tak jechałam. No. Naprawdę, jak szłam na rozmowę kwalifikacyjną, serio. Tak? No. Jezu, żebyśmy już dojechali, że mnie już wysiadła. I co, w autobusie siedziałaś? Nie, no stałam przy nim. Stałam przy nim, miałam taką tubkę płynu dezynfekującego. Co tam, żyrawka jest? Proszę bardzo. No, żyrawka to jest najlepszy. Nie. Żyrawka to jest najlepszy przyjaciel. No dobra. To fajnie. Nie powiem, ile masz na ten lat. Wszyscy wiedzą, że jesteś już... Najmłodszy na świecie. Najmłodszy na świecie. O rok ode mnie młodszy, wszyscy wiedzą, czyli nie, o starszy. Lepiej brzmi, jak ktoś jest starszy. Tak? Mhm. Tak, patrz, jest starszy od babeczki. No, ja tak przynajmniej wolę. No, są różne preferencje. Jak byłem młodszy, to wolałem babeczki takie, wiesz, no. Starsze, ale teraz... Tak, no, kiedyś był w salonie Playem i tak przychodzi i mówi, słuchaj, tam była taka fajna pani, ona... No ty jak będziesz w jej wieku, to będziesz tak samo wyglądała. Taka była, no ładna. Znaczy zabrzmiało to dziwnie, ale w sensie chodziło o to, że wiecie, no jak na ten taki wiek, powiedzmy jak wtedy na tam był, to mówi, że taka naprawdę fajna opieka była. Zadbana, tak. Bardzo ładna pani, tak. Zadbana, bardzo ładna pani. No. Co będziemy jeść? No nie wiem, ja właśnie pierwszy raz nie spojrzałam menu, oni mają takie sezonowe w tym czeskim filmie. Jakąś właśnie może zupę bym wzięła. Tam zjadłeś obiad, który ci zrobiłam? Zjadłem obiad, który mi zrobiłaś. Z makiem. No Ksawsia to był bardzo zachwycony obiadem. Zjadł wszystko? Tak, on lubi właśnie ryż, kurczaczka, takie wiecie, takie dobre takie dania. Chyba bardziej woli ryż zauważyłam niż makaron. A jaki jest dzisiaj tytuł odcinka? No nie wiem jeszcze. Odwiedziłam go w pracy. I to nie będzie clickbait tym razem. Dobra, to my sobie zjemy, pokażemy wam i omówimy sobie menu. Bo musimy dzisiaj wszystko ustalić, żeby już tutaj się drugi raz nie jeździć. No dobra, jesteśmy przy loftach. Czeski w ogóle w takiej fajnej miejscowie jest, że można się przejść tutaj na spacer. Co wam zaraz pokażemy. I ładne zdjęcie by było takie, wiecie, na chrzciny. Jak będzie pogoda. Jak będzie pogoda. No, 29 marca będziemy robić, więc myślę, że to będzie taka fajna pogoda. Zobaczcie. Już lepiej nie mów, bo jeszcze ludzie przyjdą. No, zobaczcie, taki właśnie... tam jest plac zabaw. I tutaj też robiliśmy sobie zdjęcia na tych schodach. Ładnie to wygląda wszystko. Więc też taka fajna miejscówka, zobaczcie. Ładnie tu jest, tylko ten mówisz tak trochę... Creepy, no. Tak, a tutaj... Jakby było słońce, wiadomo, że by nie tak. Creepy, ale teraz jest tak jakby troszkę opuszczone budynki biurowe. Latem jest ładnie, bo my w sierpniu mieliśmy macerka chrzciny właśnie. No, to idziemy sobie coś zjeść, prawda? Uważaj, bo tutaj ślisko. Oj. Tak? Kto zjadł cukierka? Pokaż wszystkim. B? Kto zjadł cukierka? To był Grzesiu. Mama zjadła, ale... Tak, siadam do samochodu, patrzę na podłodze. O, zapałam się na jednego cukierka. Jak wiedziałem, że przyjedzie, zostawiłem się na pisiarce w samochodzie. Nie, to było, słuchajcie, obowiązkowe, żeby ten cukierek tam był. Bo Natanowi, że tyle kupił, to może mi zostawił. A, czekaj. No. A, pytałyście się mnie o buty? Link wam zostawię na dole. Bo często mnie pytacie właśnie o te takie botki. Bardzo wygodne są zresztą, więc będziecie miały przy okazji. No dobra, no to co? My idziemy ustalać menu. A już pewnie się zobaczymy w Dniu Kobiet.
To jest taki podzielony blok. Raz twoje, raz moje. Tak, tak. Tak, ja już wymyślałam, gdzie pójdziemy, więc spokojnie. Zarezerwuję? Nie, będziemy sobie na siadanko. No fajne miejsce. No dobra, co my wzięliśmy? My wzięliśmy krem ziemniaczany, boczek i brędza. Ksawcio ma słoiczek. A co ty masz? Morela, banan, jabłuszko, tak? I weźmiemy sobie... Czekaj, zaraz ci dam. Weźmiemy sobie pierożki z mięsem i kapustką smażoną. No to co? Zadowolony? Menu ustalone? Tak jest. To dobrze. A tutaj, słuchajcie, jest taka jeszcze karta z walentynek, że jak jeden kęs, to jeden pocałunek. Miałam się do Natana, że risotto wezmę. Dzisiaj wycałujemy za wszystkie czasy. W ramach twoich urodzin oczywiście, kochanie. Okej. Zobaczcie, jaki taki fajny klimat. Krecik leci w tle. No. Dzidzi. Tak? No. A ty z kolei powinno się wziąć ten trykot grillowany, żeby dużo się całować, bo to będzie większa sztuka mieć. A risotto to są takie, wiesz? Nie no, risotto to podobno pełne danie. Kaczka jest taka mała. No tam weźmie kaczkę, ja weźmę risotto. Tata. I co? Postawiam aparat na twoim słoiczku. Tak, no. Przejdziemy się na spacerek po domciu, tak? No ślicznie. No teraz bez rączek. No. Rewelacja. Głupotki od rana? Głupotki od rana? O! No to ładnie chodzisz, no pokaż. Cześć, witam się z wami w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj Dzień Kobiet, także wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta. Vlog, słuchajcie, będzie aktualny na bieżąco, więc myślę, że on się pojawi kiedy? We wtorek. Testuję sobie nowy suchy szampon z Ekocery. Bardzo dużo osób go chwali. Dla mnie, słuchajcie, taki sobie. Zobaczcie, jakby mi się włosy dymiły. Ale się spoko wyczesuję, tylko w tym świetle mam wrażenie, że mam jaśniejsze włosy. I w ogóle a propos naszego dnia i tygodnia kobiet na e-kobiety, to słuchajcie, wszystko z Jackina poszło. Wszystko, co wam pokazywałam, jak teraz robiłam filmik o Jackini, różne testy i chciałam wam pokazać ponownie tą pielęgnację, ten filmik w ogóle będzie w czwartek. To wszystko się wykupiło, także dziewczyny na kobiety dały mi znać, że będą uzupełniać poniedzieli asortyment, więc wszystko, co kliknęłyście w powiadomienia, będzie na stanie. Ja na przykład wam też bardzo polecam ten tonik, mega się z nim polubiłam, ale już go wtedy chyba nie pokazywałam, więc w tym filmiku zrobimy sobie takie spa, będziemy testować nowy krem BB. No dużo się, słuchajcie, będzie działo, także mam nadzieję, że wszystko wróci do sklepu. No, a dzisiaj, słuchajcie, wybieramy się do takiej śniadaniarni, miałam ochotę na taki spacer, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Także ja się ogarnę, widzimy się już ze spacerku, także mam nadzieję, że romantycznie miło spędziło się Dzień Kobiet w takim rodzinnym gronie. No a ja uciekam, ogarniać się już dzisiaj nie będę miała włosów, także suchy szampon, muszę się pocieszyć. Ale mówię, Batiste jest, słuchajcie, lepszy w razie pytań, bo wydaje mi się, że Ekocera jednak najlepsze robi rozświetlacze. Pokażemy wam panoramę Rotkini, bo właśnie przyszliśmy sobie do kafe przy ulicy. Są chyba cztery nawet w Łodzi, bo to, słuchajcie, taka sieciówka się u nas zrobiła. Jesteśmy na moście. Akurat ten most to lubię nawet. Taki, wiecie, to jest, nie wiem, co to jest, kładka? Kładka w sumie. Na Rotkini jest dużo kładek, bo to jest takie, wiecie, blokowisko. I się śmieję, że to też takie, wiecie, dziadki jesteśmy i tak wszystko obczajemy. A co się buduje? Co się zmieniło? W sumie Natan bardziej za Rotkini niż ja. Ja za małego tutaj często byłem. No, z babcią i tak dalej. Fajnie, idziemy sobie na śniadanko, nawet jest, słuchajcie, fajna pogoda, ale jest chłodno. Zobaczymy, chłodno. No, idziemy sobie. Nie, jeszcze nie. O, widzicie, to jest
Taka kładka bardzo przystosowana do dzieci. Teraz zobaczycie, jak off-road. Także dużo, dużo zmian, słuchajcie, przed tym osiedlem. Wracamy inną trasą, tak, żeby było łatwiej. A słuchajcie, myślałam, że Ksaw się pójdzie na drzemkę, ale niestety jest tak zaaferowany, słuchajcie, nowym osiedlem, że nie pójdzie spać. No, możemy go pokazać. Właśnie. Jak się bawisz? Proszę bardzo, dzień dobry. Ej, słuchajcie, śpi. Zasnął. Ale to jest najlepsze, że on całą drogę nie śpi, a jak mamy gdzieś wejść albo wchodzę na osiedle, to on, słuchajcie, wtedy już zasypia, także muszę dodatkowe kółka robić. Więc niech sobie zrobi taką małą, szybką drzemkę i zobaczymy, czy będzie spał w lokalu, ale wątpię. Wracamy się z powrotem, pyszne śniadanko. Tak w skrócie odbiliśmy się od drzwi. W sensie jest w pół do 11:00, to jest pół godziny po otwarciu, a lokal był cały. Także Nathan stwierdził, że my jako ludzie z wózkiem, z dzieckiem, absolutnie w ogóle nie mamy szans, także... Nie doceniliśmy konkurencji. Bardzo, bardzo, naprawdę było strasznie dużo ludzi. I dobrze, że tam Nathan nie wszedł, bo jest w ogóle bardzo zły, jak jest głodny. Jakby poczuł tą kawkę i to jedzonko, to chyba naprawdę by go coś strzeliło, że tego nie zje. Także no, wiecie, tak prawie, że się odbiliśmy od szyby. Także szukamy planu B. Z takim językiem przed tym, wiecie. No, także może tutaj gdzieś sobie pójdziemy, bo widzieliśmy, że chyba były miejsca. No, także no w niedzielę, słuchajcie, trzeba rezerwować. Nie wiem, w takich śniadaniarniach to raczej nie, ale naprawdę jak gdzieś chcecie iść, chcecie sprawić swoim partnerom niespodziankę, to lepiej rezerwujcie, bo później możecie naprawdę się zdziwić, wchodząc do lokalu i po prostu nie ma miejsc, tak? Więc jeszcze obczajmy inne miejsce. No i zobaczymy, czy nie wrócimy na śniadanko do domu. Chociaż, słuchajcie, jest po drodze McDonald's. Kawusia. Kurczę. Więc zobaczymy, kuszące. No i gdzie skończyliśmy? W McDonaldzie. Ale kawusia jest, nie mówię, nie odpuszczę kawy. Zawsze ma na szczęście słoiczek. Rodzice zawsze przygotowani. Było ciężko. Było ciężko. No dobra, to słuchajcie, my się zabieramy za jedzenie, bo Nathan już stwierdził, że zaraz pójdzie do domu i sobie zrobi sam śniadanie. No, to my dotarliśmy do domu. Ety? Proszę bardzo. No, także taki dzień kobiet w McDonaldzie. No, fajnie było, nie? Super było, Państwa. Zobaczcie, dostałam ładne kwiatki. Piękne. Słuchajcie, w ogóle wszystkie kwieciarnie dzisiaj są oznaczone chyba z daleka, żeby auta wiedziały, gdzie podjechać. No, także... Zmęczeni. Lepszego z okazji, nie? Kobiet kochani. Dziękuję. Cześć, mama. Dziękuję. Takiego mam pięknego mężczyznę i drugiego też, tak? Cześć, powiedz. Powiedziałeś cześć? No chyba powiedział cześć. No chyba powiedział cześć, cześć, tak? Cześć. No, więc kwiatki będą ładne do filmików, zawsze jako tło. A będzie? No to my się z nami żegnamy. Nathan pojedzie sobie do mamy też. Kwiatki też ogarniesz dla mamy, nie? Po drodze. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś na miejscu. Tyle kwieciarni, że wiecie naprawdę w czym wybierać. Nawet tak na lewo stoją ludzie, wiecie, żeby trochę dorobić, więc będziesz miał gdzie znaleźć. No, to my się żegnamy. Tak, buziaczki, my zaraz na drugą część idziemy. No, także my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć. No, powiedz cześć.